Dzień dobry Państwu, witam na moim kanale. Jak zauważyliście, przez parę tygodni nie kręciłem żadnych filmów, dlatego że mam dwa ostrzeżenia, czyli dwa filmy zostały skasowane. Dla pierwszego filmu termin pierwszego ostrzeżenia upływa 21 lutego, dla drugiego filmu upływa 21 kwietnia. Oba filmy dotyczyły, drodzy Państwo, tej samej sprawy, czyli pandemii COVID-19. Są nowe informacje dotyczące, kiedy ten cyrk, tak to trzeba nazwać, się skończy. Wypowiedź rosyjskiego polityka Władimira Żyrynowskiego być może dla wielu osób ta postać jest znana, że pandemia skończy się 25 kwietnia. 25 aprila pandemia w Rosji zcichnie, tak powiedział Władimir Żyrynowski. Zobaczymy, drodzy Państwo, czy to się sprawdzi. Drugi polityk, Janusz Palikot, twórca, założyciel partii Twój Ruch, obecnie poza Sejmem, wcześniej jeszcze członek Platformy Obywatelskiej, że pandemia skończy się, drodzy Państwo, latem i że w maju planuje właśnie Palikot wyjechać na zachód Europy na wakacje. Kiedy ta pandemia się zaczęła, drodzy Państwo, ja od razu wiedziałem, że to jest fałszywka. Jedyny błąd, jaki popełniłem, to to, że wydawało mi się, że to będzie rozgrywka tylko między USA a Chinami. Że będzie dotyczyła wojny handlowej między USA a Chinami i jest stop w wymianie handlowej, bo jest wirus. A proszę zwrócić uwagę, polskie władze w samym środku pandemii właśnie z Chin zakupiły maseczki, te higieniczne na twarz, respiratory, sprzęt medyczny właśnie z Chin, z ogniska epidemii. Oczywiście, że ta epidemia jest fałszywką. Najlepszym dowodem na to, drodzy Państwo, jest to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, że jest wielka moda w USA dla armii USA na badanie wszystkich spraw związanych z epidemiami. Ćwiczenia wojsk amerykańskich, pandemia, terroryzm 2009 rok, związane z obozami FEMA wybudowanymi na terenie USA, których jest kilkaset, mogą pomieścić x milionów ludzi. Pobudowane są tam oczywiście baraki, druty kolczaste. Pobudowane są, drodzy Państwo, pomieszczenia, w których są łańcuchy na nogi, na ręce. Pobudowane są krematoria, czyli spalarnia dla tych, którzy tam się znajdą i po prostu umrą, czyli zostanie ślad po nich zlikwidowany. I te ćwiczenia miały miejsce w 2009 rok. Potem u nas wybucha epidemia ptasiej grypy. Potem mamy 2009-2010. Potem mamy oczywiście ASF 2018, tak? I teraz na całym świecie COVID-19, który tak naprawdę powinien nazywać się SARS-19, bo to jest ta sama odsłona, drodzy Państwo, tego samego projektu, który miał być zrealizowany wcześniej właśnie. O tym mówił też Polak z Kanady, Piotr Bain, który w Polsce był w roku 2010. Przedstawiał materiały dotyczące planów światowych elit. Światowe elity to oczywiście banki. Bill Gates, znany z wypowiedzi dotyczących redukcji ludności świata za pomocą szczepionek,
drodzy Państwo, wywodzi się z rodziny bankierów. Jego babka była córką jednego z dyrektorów banku Fed, Federal Reserve w Kalifornii, w San Francisco. Tak więc Bill Gates nie tylko jest właścicielem Microsoftu, ale to jest facet, który może mieć udziały, akcje banków USA, drodzy Państwo. Czyli to jest człowiek elity bankierskiej, a nie tylko osoba, która niektórym może się wydawać związana jest z komputerami. Sytuacja Polski w tej układance, drodzy Państwo, polega na tym, że Polska wykonuje polecenia otrzymane z zagranicy, dlatego że my jesteśmy krajem bankrutem. To można sprawdzić na stronie ONZ w zakładce dane statystyczne, prawie 4000 miliardów dolarów wziętych bez zgody Sejmu, bez rozliczeń, jako pożyczki. Czyli mamy związek rządu polskiego, rządu Mateusza Morawieckiego. Zresztą Mateusz Morawiecki też pracował w bankach i znany jest z wypowiedzi, która była przedstawiana w internecie, że Polska jest właścicielem kogoś z Zachodu. Kogoś to znaczy właśnie grupy bankierów z Londynu, konsorcjum Rothschild, które działa na terenie tego tworu City of London Corporation. Następna wypowiedź Mateusza Morawieckiego jest z czerwca 2019 roku, drodzy Państwo, nie, 20, że nadchodzi nowy porządek świata, nadchodzi nowy ład. Te forum ekonomiczne, Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, prowadzone w tamtym roku pod przewodnictwem Karla Schwaba, tak, łączy się z bankami w prosty sposób, że właśnie Karl Schwab był członkiem komitetu klubu Bilderberg, gdzie, jak wiecie, Radosław Sikorski był członkiem i jest członkiem komitetu sterującego klubu Bilderberg. No i tam plejada polskich polityków, Hanna Suchocka, Aleksander Kwaśniewski, Gronkiewicz-Waltz, itp., itd. Tak więc, drodzy Państwo, jeżeli mamy zainteresowanie wojska w postaci ćwiczeń pandemią wiele, wiele lat wstecz, jeżeli mamy światowe fora ekonomiczne, na które zaprasza się polityków, biznesmenów i ściąga się kurtynę i mówi się o wielkim resecie, czyli likwidacji małego, średniego biznesu jako klasy średniej. I, drodzy Państwo, półsłowem mówi się właśnie, że do tego ma służyć pandemia. To dla ludzi myślących jest wiadomo, o co chodzi. Nie ma takiej możliwości, żeby wirus z Chin przemieścił się, drodzy Państwo, na cały świat i wszyscy, we wszystkich krajach wszyscy chorują. Wiadomo, że grypa jak była, tak jest i będzie. Wiadomo też, że żadne szczepionki przed żadnymi chorobami nie zabezpieczają i macie tutaj wypowiedź posła Konfederacji Jacka Wilka z 2018 roku, jak wpiszecie w YouTube Jacek Wilk, szczepionki albo eksperyment na polskich dzieciach, to Wam wyskoczy. I pomimo, że Ministerstwo Zdrowia nie posiada żadnych prac naukowych potwierdzających skuteczność, wartość medyczną szczepionek, to pomimo tego minister zdrowia Niedzielski namawia, straszy, grozi ludziom, że jeżeli nie wezmą szczepionek COVID, to będą odcięci od dostępu do Państwowej Służby Zdrowia, za którą płacicie. Będziecie mieli jakieś paszporty covidowe, tylko po co Wam paszporty, po co Wam służba zdrowia, jeżeli po wzięciu szczepionki możecie się przekręcić. Już są filmy na YouTube, że
Zaszczepienie pierwszą dawką powoduje wysoką gorączkę, złe samopoczucie, drodzy Państwo, przez 2-3 dni. Więc jest pytanie, czy osoba, która wzięła pierwszą dawkę szczepionki, pójdzie, drodzy Państwo, drugi raz się zaszczepić. Takich danych statystycznych nie ma. Ile osób po pierwszej szczepionce poszło, drodzy Państwo, na drugą się zaszczepić. A ja jestem przekonany w 100%, że podanie dwóch tych szczepionek jednorazowo od razu powoduje zgon. Znajdziecie się, drodzy Państwo, na tamtym świecie się przekręcicie. Tak więc pandemia rozkręcona z powodów politycznych, których możemy się jedynie oczywiście domyślać, że chodzi oczywiście o redukcję ludności, no to wiadomo, że do tego służą szczepionki. To została ta sprawa udowodniona po podawaniu szczepionek na terenie Kenii, gdzie te szczepionki zbadano. Kenijscy duchowni katolicy oddali te szczepionki do laboratorium i stwierdzono, drodzy Państwo, że właśnie służą ubezpłodnieniu. Czyli to jest fakt, a nie wymysł. Druga sprawa związana właśnie jest z tą pandemią, to jest właśnie, jest to pretekst do trzymania społeczeństw za przysłowiowy ryj. I tutaj mamy właśnie przykład USA, gdzie mamy pobudowane obozy FEMA, gdzie społeczeństwo amerykańskie może zostać zamknięte. Pewna część oczywiście spalona w krematoriach, kiedy doszłoby na przykład do rozruchów albo chęci obalenia czy usunięcia właścicieli banku Fed, żeby ten bank, powiedzmy, stał się własnością z powrotem rządu USA. To są elementy kontroli społeczeństwa. Propaganda, czyli taki miękki element i, drodzy Państwo, twardy element, branie za ryj za pomocą jakiegoś pretekstu. Pretekstu pandemia, wirus, SARS, COVID, terroryzm. Już wiadomo dla tych, którzy się interesowali, że podane informacje dotyczące zamachu na World Tower Center w USA, które były pretekstem do ataku na Afganistan, drodzy Państwo, były w kilku punktach medialnym oszustwem. W Pentagon nigdy nie uderzył żaden samolot i to potwierdzają zdjęcia. Za Waszyngtonem nigdy nie rozbił się samolot, który miał rozbić się nad Białym Domem. Zburzenie tych wież, drodzy Państwo, wygląda na odpalenie ładunków wybuchowych, które wywołują taki sam efekt, jak burzy się dom. Obejrzyjcie filmy z wyburzenia za pomocą materiałów wybuchowych dużych budynków i będziecie widzieli regularny, drodzy Państwo, składanie się tego budynku. Tak samo mamy z tymi wieżami. Po uderzeniu w te wieże wybuchł oczywiście pożar, co było widać na tych filmach, i te wieże stały przez jakiś czas. One przez jakiś czas sobie spokojnie stały z tym dymem, drodzy Państwo, i z tą dziurą, która powstała, a później po jakimś czasie następuje złożenie się tych wież jak domku z kart. Mateusz Morawiecki, drodzy Państwo, doskonale wie, jako szef rządu, że podawanie tych szczepionek nie zabezpieczy przed fikcyjnym wirusem COVID, którego nie stwierdzono pod mikroskopem, czyli nie wiadomo, drodzy Państwo, czy to jest, czy tego nie ma, pod mikroskopem elektronowym. Doskonale wie, że podawanie szczepionek nie zabezpiecza przed chorobami i jest szkodliwe, i jego zachowanie, że szczepionki są nieobowiązkowe. Natomiast zachowanie ministra zdrowia Niedzielskiego, że szczepionki są obowiązkowe, macie brać, bo jak nie, to właśnie. Jeżeli szczepionki są, drodzy Państwo, nieobowiązkowe i są szkodliwe, to Mateusz Morawiecki powinien ostrzec, tak jak na paczce papierosów jest ostrzeżenie, tak samo powinien zrobić szef rządu. Pomimo tego,
On tego nie robi. I wszyscy z tych partii, które tam są, o tym doskonale wiedzą. Lewica, Platforma, wiadomo, że to są ludzie sprzedajni. Natomiast wy oglądacie się na PiS, ewentualnie na Konfederację. Jeżeli idzie o Konfederację, to już w tej chwili wiadomo, Robert Winnicki, drodzy Państwo, jest synem wnuczkiem sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, nawoływał do obalenia Republiki Okrągłego Stołu, tak? Kończy politologię, której nie skończył, czyli kwalifikacje do polityki ma doskonałe. Jego zastępca okazuje się Krzysztof Bosak, tak promowany w TVN-ie, ma pochodzenie żydowskie, o czym doskonale wie Szumlewicz, dziennikarz TVN-u, który go kilka lat temu zapraszał i prowadził dyskusję, drodzy Państwo, na temat LGBT, na temat muzułmanów itp. itd. I też jego kwalifikacje do zajmowania się polityką są dobre. Nie skończył ekonomii, nie skończył architektury, nie skończył historii, czyli każdy kierunek studiów, który zaczynał, nie był tego w stanie skończyć. Dlatego, że im po prostu się nie chciało chodzić, drodzy Państwo, na te studia. Czemu się oczywiście nie dziwię, bo jeszcze jako kilkuletnie dzieciaki zostali mianowani posłami Ligi Polskich Rodzin. Podobna sytuacja jest z Adamem Andruszkiewiczem. Co mogę dla Was poradzić? Przede wszystkim, jeżeli macie oszczędności w banku, to wycofać te pieniądze i trzymać tylko tyle, żeby było na bieżące wydatki. Dlatego, że jak powiedziałem, zadłużenie Polski jest tak duże, które można sprawdzić na stronie ONZ, że my jesteśmy w tej chwili bankrutem po prostu. To jest sztucznie utrzymywany kurs złotówki, sztucznie utrzymywana sytuacja ekonomiczna w Polsce. To jest sztucznie wszystko robione. Jeżeli została zrobiona defraudacja w budżecie państwa, zaciągane pożyczki poza ustawą budżetową, tak, to mamy do czynienia z defraudacją. I widać to po ministrach finansów. Jan Vincent-Rostowski z Wielkiej Brytanii, Tadeusz Kościński też z Wielkiej Brytanii. Narodowości żydowskiej, bo znają język polski, jak wiemy. Duża część Żydów wywodzi się z terenów historycznych Polski albo pierwszej Rzeczypospolitej, czy drugiej Rzeczypospolitej, jak chcecie, jak wolicie. Nawet ten rosyjski polityk Władimir Żyrinowski, o którym Wam mówiłem, też, drodzy Państwo, jego rodzina ma pochodzenie z terenów Rzeczpospolitej Polskiej przedwojennej. Jego dziadek miał fabrykę obróbki drzewa na Ukrainie w Konstypolu, o ile dobrze pamiętam, na Ukrainie. Tak więc Anglicy biorą księgowych dla Polaków z Żydów, którzy mieszkają na zachodzie Europy i znają język polski. A to świadczy o tym, że rząd w Polsce nie rządzi. Tak jak powiedział minister MSWiA kilka lat temu, Bartłomiej Sienkiewicz, że Polska jest państwem teoretycznym. Dlaczego jest państwem teoretycznym? Dlatego, że jak widzicie, Mateusz Morawiecki nie kontroluje Ministerstwa Finansów. To są wszystko ludzie z paszportem brytyjskim, pracujący dla Centrum Finansowego Świata, City of London Corporation, które kontroluje za pomocą konsorcjum Rothschilda jako właścicieli banki drukujące pieniądze, które nazywają się centralnymi bankami w poszczególnych krajach, no i amerykański bank Fed. I to wszystko, drodzy Państwo, tłumaczy Centrum Zarządzania Światem, które znajduje się nie w Brukseli, tak, nie w Waszyngtonie, tylko znajduje się w Londynie. I to jest właśnie City of London Corporation. I dlatego musicie mieć swoje pieniądze pod ręką, bo może dojść
drodzy Państwo, do bankructwa państwa i wtedy te podatki już oficjalnie będą, oficjalnie te podatki, które płacicie, będą zabierane przez konsorcja bankowe, bo w tej chwili są one zabierane też. Urzędy skarbowe wcale nie zbierają podatków na szpitale, na służbę zdrowia, żebyście mieli jedzenie w szpitalu, czy Wam zęby za darmo wyrywali. Wydatki na służby zdrowia zostały zmniejszone, ucięte i dzisiaj w Polsce nie ma służby zdrowia. Możecie iść do lekarza, powiedzieć, że jesteście chorzy i na tym się kończy. Za rok, za dwa specjalista Was przyjmie. Tak więc ja nie widzę, drodzy Państwo, jakiegoś sensu w płaceniu jakichkolwiek podatków w Polsce, bo i tak nie jest to przeznaczane na to, na co ma iść. I dlatego my, młode pokolenie, albo utworzymy partię, która obali ten rząd, albo będziemy musieli zrobić to po prostu siłą. Najlepiej, żeby to zrobiło wojsko i policja, dlatego że to są organy uprawnione według prawa do usuwania osób, które popełniły przestępstwo. Usunięcie tych ludzi, którzy dokonali defraudacji w Polsce przez 30 lat, jest konieczne. Bo jeżeli się tego nie zrobi, to znaczy, że wy akceptujecie, państwo polskie akceptuje tą defraudację i będzie spłacać te pożyczki. Efekt tego będzie taki, jak 2 lata temu do Polski przyszedł ten bank z USA, JP Morgan, który też jest własnością Rothschilda. A tam Rothschild ma 81%. Co zrobił Mateusz Morawiecki? No sprzedał dla niego, drodzy Państwo, Ursus za 30 milionów złotych. 30 milionów złotych w Warszawie to jest 30 kawalerek. 30 kawalerek. Czyli za darmo oddał, nie do końca za darmo, dlatego że jeżeli my jesteśmy zadłużeni, tak, to oni sobie to wykreślają, czy tam jakoś między sobą rozliczają. Pozostawanie tej ekipy ludzi, którzy dokonali defraudacji, tych partii, które są stworzone przez służby specjalne, z prostego powodu, żeby nikt nie zadał pytania, gdzie są pieniądze, tak, gdzie są pieniądze, i te z prywatyzacji, wszystko sprzedali przez 30 lat. Fabryki, porty, ziemię, nie ma pieniędzy. Pobrali pożyczki, nie ma pieniędzy. I my to akceptujemy. I oni to sobie legalnie teraz naszym kosztem, na naszym grzbiecie spłacają, tym krajem w ogóle nie rządząc. Bo rząd nie rządzi krajem, jeżeli nie kontroluje swojego Ministerstwa Finansów. I to widać. W tym roku zwalnia się, drodzy Państwo, 20% urzędników administracji państwowej, bo te wszystkie zobowiązania finansowe trzeba jakoś regulować. 5% w tamtym roku trzeba było wydrukować papierowych pieniędzy, produktu krajowego brutto, bo brakuje tych pieniędzy z podatków. Tak więc moment, który jest odkładany, przekładany, załamania się gospodarki w Polsce zbliża się, drodzy Państwo, i tak jak mówię, lepiej by było, żeby wojsko, policja zrobiły to, do czego mają uprawnienia według prawa, czyli usunęli zorganizowaną grupę przestępczą, która uczyniła sobie z piastowania władzy źródło popełniania przestępstw. I to nie jest wszystko, bo tutaj trzeba zmienić ordynację wyborczą, która musi spełniać pewne standardy. Przede wszystkim wyborcy muszą mieć prawa wyborcze, których w tej chwili, drodzy Państwo, nie mają. A to oznacza możliwość kandydowania pod własnym imieniem i nazwiskiem w okręgu wyborczym, żeby nie mogło to być kierowane, sterowane przez służby czy różnego rodzaju międzynarodowe firmy, korporacje. Czyli ruch w kierunku jednomandatowej ordynacji wyborczej z prawem odwołania posła i z prawem startowania w przypadku, jeżeli 20 lat się do Sejmu, 20 lat się pracowało i prawem głosowania przynajmniej 3 lata się pracowało. Żeby ci ludzie
drodzy Państwo, mieli doświadczenie i żeby nie byli gołodupcami, żeby potrafili zarobić na siebie pieniądze. Bo w tej chwili Sejm działa na zasadzie, drodzy Państwo, skarbonki. Oni uchwalają ustawy przeciwko swoim wyborcom, przeciwko nam. Prawo jazdy, punkty karne, zabieranie prawa jazdy za nic, potwierdzanie zdania tych samych egzaminów, potwierdzanie kwalifikacji, tak, wzywanie na te same egzaminy na prawo jazdy następny raz. Prawo do pracy, 360 zamkniętych zawodów i ograniczonych. To są właśnie ustawy z polskiego Sejmu, które są przeciwko wyborcom. Wy sobie możecie tam głosować na kogoś, kto się wam podoba, czy powie coś mądrego, tak? A oni i tak przeciwko wam głosują. Tak więc to są sprawy, o których powinien mówić każdy normalny polityk i opozycja. Opozycja, której nie ma. Bo jeżeli ja widzę Grzesiu Brauna, a jego wujka w Platformie Obywatelskiej, jako szefa publicznej telewizji za PO, potem w Radzie Krajowej Rady... Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Grzesiu Braun tu, tamten tu. Beata Pawłowicz w PiSie, jej siostra, drodzy Państwo, w Komitecie Obrony Demokracji, w tych organizacjach lewicowych. Jacek Kurski w PiSie, szef telewizji PiSu publicznej, tak? Jego brat pracuje w Gazecie Wyborczej. Krzysztof Bosak w Lidze Polskich Rodzin, potem Ruch Narodowy, teraz Konfederacja. A jego brat pracownik TVN-u, teraz pracownik w Rosji, doradca jakiegoś oligarchy finansowego rosyjskiego. To, drodzy Państwo, to, że to jest jakaś opozycja, to możecie opowiadać bajki tego typu przedszkolakom. Ale jeżeli my mamy rozmawiać poważnie, no to trzeba, drodzy Państwo, zrezygnować z pewnych złudzeń. Tak więc na tym kończę swój komentarz i krótkie wytłumaczenie, dlaczego nie kręciłem przez pewien czas filmów. I zobaczymy, czy 25 kwietnia w Rosji, a tym samym być może w Polsce, no i tak jak Janusz Palikot przewiduje na początek maja, skończy się, drodzy Państwo, pandemia.